Trambusiu, Trambusiu, wstawaj, dzisiaj dzień dziecka, dzieci na ciebie czekają. No cześć Trambusiu. Dzień dobry pani. Dzień dobry, wyspałaś się? Tak, ale dzisiaj jest dzień dziecka, prawda? Tak, właśnie chciałam cię obudzić, bo musimy pójść na zajezdnię zobaczyć, co słychać u tramwaju i autobusów. Super, no to chodźmy może już teraz. No to chodźmy. Dzień dobry panu. Cześć Trambuś. Gdzie są nasze dzieciaki? Dzisiaj jesteś sam? Dzieciaki są przed telewizorami. O, super. Cieszę się, że chociaż w takiej formie będę mógł zaprezentować dla was jedną z dwóch zajezdni tramwajowej w Nowej Hucie. Najpierw się przedstawię. Nazywam się Franciszek Osuch. Jestem kierownikiem stacji obsługi tramwaju w Podgórzu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamiętacie, że co roku się spotykaliśmy tutaj, mogliśmy wam zaprezentować, co się dzieje z tramwajami, które zjadą do zajezdni po wykonanej ciężkiej pracy całodziennej. Żeby wam to wszystko przypomnieć, jak wrócicie do nas za rok, zapraszam na naszą stałą trasę. Pierwszy tramwaj już na nas czeka. Trambuś, wejdziesz ze mną do kanału? Oczywiście, już się nie mogę doczekać. Okej, czekam, że zadasz mi w imieniu dzieci jakieś ciekawe pytania. O, na pewno, Trambuś się przygotowywał. Oczywiście. Uważaj, na koniec naszej wycieczki sprawdzimy, czy się czegoś nauczyłeś, czy ty coś potrafisz wykonać przy tych tramwajach. Ja ci pomogę, ja ci będę podpowiadać. Dobrze, dobrze. Każdy tramwaj jest wyposażony w taką książkę, którą posiada motorniczy. Tu jest numer linii i kolejny tramwaj na danej linii, a w tej książce znajduje się bardzo istotny dokument. To jest książeczka zdrowia dla każdego wagonu tramwajowego. Do tej książeczki prowadzący, czyli pani motornicza bądź pan motorowy, wpisują swoje uwagi o tym, jak tramwaj zachowywał się w danym dniu na linii. Zablokowana szczelina piątego kasownika. Wówczas zjeżdża ten tramwaj do nas do zajezdni, czyta ten zapis w książeczce zdrowia tramwaju elektryk bądź mechanik, wędruje do tego tramwaju po to, żeby go zwyczajnie naprawić, wyleczyć. Zapraszam. Chodźmy zobaczyć naszą wycieczkę. Nigdy tu nie byłeś? No ja już byłam. Może ci coś zapytam? Trambuś, musisz uważać, obniżyć się. To jeden z naszej licznej rodziny tramwajów, których mamy w tej zajezdni 186. Wow, jak dużo. Ten akurat należy do najliczniejszej rodziny, jaką stanowią wagony Bombardiera. Mm-hmm. Mamy 50 takich wagonów. Najstarsze z nich trafiły do Krakowa w 2000 roku. Znakomicie się spisują na trasie, mają już 20 lat. I to są najstarsze nasze tramwaje, czy mamy jeszcze starsze? Wagony najstarsze mają prawie tyle lat, co ja. 60 lat, tyle co wasi dziadusiowie i babcie. 60 lat mają najstarsze nasze tramwaje, ale czeka na was dzisiaj wspaniała niespodzianka. W prezencie na koniec naszej wycieczki będziecie mogli poznać najnowszy nasz tramwaj, którego na dzisiaj nazwy nie zdradzam. To jest nasza tajemnica na dalszą część wycieczki. Ile kół ma taki jeden tramwaj? Ten tramwaj ma akurat 12. Każdy wózek to jest część bardzo ważna w wagonie. Składa się z silnika, z osi, z kół. Każdy wózek ma 4 koła. Wózków jest 3, 12 kółek. Najważniejszym elementem w każdym pojeździe, w samochodzie, w tramwaju, w łodzi, jest silnik. To jest coś, co powoduje, że ten tramwaj
może tramwaj, pojazd, samochód może jeździć. A gdzie tu jest silnik? Bo nigdy tego nie wiedziałam. Tu mamy silnik, tu są koła, tu jest system hamowania tego wagonu. A tam mamy, są hamulce? To są hamulce elektromagnetyczne, takie ciężkie kloce, które służą najczęściej do hamowania awaryjnego, gdyby doszło do jakiegoś zdarzenia. Mechanik wchodzi pod wagon, każdy wagon, który zjedzie po zakończonej pracy i sprawdza wszystkie połączenia mechaniczne, czy coś nie odbiega od normy, nie jest przesunięta taka śruba, nie wykręcona, co by mogło spowodować awarię takiego pojazdu na mieście. To bardzo ciekawe. To jest bardzo odpowiedzialna rola, żeby te wagony na bieżąco przeglądać. Kolejną czynnością, którą wykonujemy na torach obok, jest sprzątanie wagonów tramwajowych. I teraz cię zapytam, Trambuś, jak sądzisz, ile worków śmieci wymiatamy, sprzątając tramwaje? Jak sądzisz? Myślę, że 20. Byłeś bliski. 30 worów śmieci codziennie trzeba wymieść z tych wagonów. Mamy również kłopot z pozostawianymi rzeczami w wagonach tramwajowych. Wiele z nich należy do dzieciaków. Dlatego korzystając z tego sympatycznego i innego niż zwykle spotkania, bardzo Was proszę, żebyście pamiętali o tym, jak wysiadacie z tramwaju, żeby zabrać swoje maskotki. Mieliśmy kiedyś taką historię, że o godzinie 12 w nocy przyjechała mama w poszukiwaniu maskotki. Maskotka miała na imię Olaf, bez której jej ukochany dzieciak nie mógł zasnąć, a maskotka została w tramwaju. Jeżeli zostanie coś w tramwaju, panowie, panie, którzy sprzątają te pojazdy, mają obowiązek oddać tą znalezioną rzecz do dyspozytora. Tam jest sporządzany raport w postaci specjalnego dokumentu i można tą rzecz odzyskać w biurze rzeczy znalezionych MPK. A ja mam jeszcze pytanie. Tak. Zauważyłam, panie kierowniku, że tu są takie rureczki przed każdym kołem. Tymi rureczkami jest wysypywany piasek bezpośrednio na szynę pod koło tramwajowe wózka napędowego, czyli tam, gdzie jest silnik zawieszony. Aha. Piasek, który odkłada się na szynie, między szyną a kołem, powoduje zwiększenie tarcia koła o szynę, przez co tramwaj się nie ślizga. Zobaczymy taką stację tankowania. O, super, będziemy zobaczyć. Będziemy mogli to zobaczyć. Źródłem energii dla tramwaju jest oczywiście prąd. Prąd, który do wagonu tramwajowego dostaje się przez takie urządzonko, które jest zamontowane na dachu każdego wagonu tramwajowego i nazywa się... Ty wiesz? Trambuś wie. Mam takie urządzonko na ogonku. Na ogonku? A masz tutaj, tak. A, faktycznie masz. Jak to się nazywa, Trambuś? No właśnie, dzieciaki, jak się nazywa to urządzonko? Jak myślicie? Powiemy dzieciom później. Jak przyjadą do nas, to będą mogły dotknąć takiego pantografu. Idziemy. Posypać piasek. Czy ten piasek jest nad Bałtyku? Będziecie mogli oczywiście zobaczyć. Jest absolutnie różny od tego nad morzem i z niego bez wątpienia babki nie da się ulepić. Aha, dobrze, bo już się martwiłam, że zabieramy piasek dzieciakom z nadmorza, przywozimy do Krakowa. Albo z piaskownicy. W tym wielkim zbiorniku jest piasek, tymi rurami jest podawany pod ciśnieniem do stacji tankowania. Chodź, Trambuś, będziesz teraz sypał piasek. A, cieszysz się. To jest taki typowy pistolet jak na stacji benzynowej. Możesz go wyciągnąć. Tak.
Wow! Naprawdę leci. Ale to było super, proszę pani. A proszę pani, do czego służy ta literka? Ta literka tutaj? Tak. To już jest trzecia literka, bo jesteśmy na trzeciej stacji. I to jest taka niespodzianka dla dzieci. Prosimy, żeby były czujne i szukały takich literek. Powiem, że jest ich 7 i z tych literek powstaje fajne hasło. Oj, fajne hasło. Proszę pana, mam pytanie. Tak? Większość tramwajów jest niebieskie, a ten tutaj jest czerwony. Tak. Dlaczego jest, tak jest? To jest wagon historyczny i nie jest własnością MPK, jest własnością miasta Gdańsk. W Gdańsku mamy wagony czerwone. To na zajezdni garażują również wagony i autobusy zabytkowe. I w tym zakresie też cię czeka trambuś i naszych wspaniałych przyjaciół niespodzianka, którą przygotowaliśmy na koniec naszej wycieczki. Trambuś, popatrz. Idziemy. Jeszcze tutaj nas nie było podczas naszej wycieczki. No musisz z niego skorzystać, bo masz brudne rączki, brudne nóżki, brudny ogonek. To co to może być za miejsce, nie wiesz? To może to myjnia. No właśnie, myjnia, tak? Po tym wszystkim, co opowiedziałem na temat naprawiania wagonów tramwajowych, wagon się objeżdża dookoła naszej zajezdni i przyjeżdża na jedną z dwóch myjni automatycznych, na których jest sprzątany, są zbierane te worki ze śmieciami i jest myty. I teraz będziesz mógł się sam o tym przekonać, jak wjedziemy naszym pojazdem na tą myjnię. Wow. Ale piękny, jaki pachnący! Spójrz, trambusiu, już jest przygotowany do jazdy, już może wyjechać na linię. O, dzień dobry. Jest z nami pan motornicz. Proszę nam się pokazać z każdej ze stron. Zapraszam pana za stery. Jesteśmy absolutnie przekonani, że pan wie, jak zachowywać się na myjni nowym pojazdem. Panie kierowniku, czy tramwaj codziennie idzie pod taki prysznic? Codziennie idzie pod taki prysznic. Ma to tym bardziej znaczenie, że teraz brudasy, pojazdy w ruchu, tramwaje, pociągi mogą otrzymywać kary. Będzie taki nowy przepis. Więc wszyscy muszą dbać o higienę, o czystość. Pamiętajcie, żeby nie zostawiać śmieci w tramwaju, żeby nie przyklejać gum do rzucia do fotela, kiedy trzeba wysiąść z wagonu, bo ktoś to musi za każdym razem sprzątać. O wiele przyjemniej jest wsiąść do wagonu, usiąść na fotelu czystym, zadbanym, niż wsiadać do jakiegoś zwyczajnie brudasa. Bardzo was o to proszę i wiem, że będziecie o to dbać. O, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witam cię, trambusiu, poteczka, trójeczka. Słuchaj, trambuś, przyszedł pan inspektor ruchu, na pewno będzie coś nam opowiadał o bezpieczeństwie. Słuchamy uważnie. No ja wam opowiadam troszkę o bezpieczeństwie, bo mam nadzieję, że ty znasz zasady podróżowania bezpiecznie pojazdami MPK. Nie można zostawiać śmieci w tramwaju. Bardzo dobrze, ale teraz ci zadam takie trudniejsze pytanie, bo żeby bezpiecznie podróżować, a nie każdy umie jeszcze czytać z mniejszych dzieci, to są takie w tramwaju specjalne piktogramy. Wiesz, gdzie one są? Tam nad tobą, jak zobaczysz do góry, jest tam piktogram. A wiesz, co to jest piktogram? To są takie specjalne obrazki,
narysowany właśnie dla takich większych dzieci. I opowiem ci o takim jednym właśnie z tych piktogramów, na którym znajduje się dłoń na pewnym urządzeniu, które znajduje się w tramwaju. Jak myślisz, czego należy się złapać, aby było bezpiecznie w trakcie jazdy tramwajem? Może chodzi o poręcz? Bardzo dobrze i przypuszczam, że nasze dzieciaki też by to wiedziały, że należy trzymać się poręczy, nie kolegi, nie koleżanki, nie pieska, nie kotka, bo wszyscy razem, jakbyśmy w wierzchu brzechwy ciągli jeden drugiego, gdzie? Na podłogę. Doszłoby do jakiegoś dziwnego zdarzenia, do uszkodzeń, dlatego trzymamy się poręczy. A dlaczego się trzymamy? Bo pan motorniczy, prowadząc tramwaj, ma różne sytuacje, które powodują to, że trzeba czasami gwałtowniej przyhamować. A jeszcze jest, ja mam pytanie, taki fajny piktogram, taki języczek czerwony, ten pierwszy, co to jest? To nam oznacza, że w tramwaju znajdują się kasowniki. Na takim czymś, jak to się może nazywać? To chyba jest bilet. Bardzo dobrze. I taki bilet można zakupić gdzie? W automacie. Bardzo dobrze. I taki automat znajduje się w każdym pojeździe, przynajmniej jeden. W zależności od wielkości pojazdu właśnie mamy automat i tutaj można zakupić bileciki. Mamy bardzo ładnie wytłumaczoną właśnie sytuację, z jakiej posiadamy bilety, ile kosztują te bilety. A bo wiesz, mimo że trambusiu, dzieciaki płacą za bilety? Chyba nie. Bardzo dobrze. Na podstawie legitymacji szkolnej dzieci są zwolnione z opłat w tramwajach i autobusach. Po wrzuceniu monety lub sczytaniu karty w tym właśnie otworze wypadają nam bilety. I wtedy taki bilet zabieramy. Bilet jest ważny, jeżeli zostanie skasowany w kasowniku. Spróbuj. Spróbujesz to zrobić? Oczywiście. Bo jeżeli takiego bileciku nie skasujemy, on jest niewart. No brawo! Czyli teraz możesz podróżować. W momencie możesz pełnoprawnie podróżować komunikacją miejską. Czy chciałbyś coś się jeszcze dowiedzieć? Czy na tym etapie wystarczy dla ciebie wiadomości z bezpieczeństwa? Ja wiem, co on by chciał. On ma takie ukryte marzenie. Tak, on by chciał poprowadzić ten tramwaj. Myśli pan inspektor, że mógłby? Myślę, że jak najbardziej. Był taki grzeczny, tak wysłuchał każdą lekcję, z każdej coś wyciągnął, jakieś fajne informacje, tak? Dobrze. Zasłużył. W takim razie zasłużyłeś na to, żeby poprowadzić ten tramwaj. Tak, dzieci, które będą się dobrze uczyły w szkole, znały języki, kiedyś będą mogły prowadzić takie właśnie tramwaje, autobusy. Więc w tym momencie zapraszam się do naszego pana motorniczego, który poinstruuje cię, jak należy poprowadzić tramwaj. Ale super! Chodźmy. Gratuluję ci, trambusiu, tego przejazdu, perfekcyjny, bez gwałtownego hamowania, perfekcyjnie ruszyłeś. Gratuluję jeszcze raz, a w zamian za to, że brałeś udział w tej lekcji, nauczyłeś się prowadzić tramwaj, tak wszystkie dzieci otrzymasz taki dyplom, certyfikat udziału w tych zajęciach i że zdałeś te zajęcia na szóstkę. Proszę cię bardzo. A tu jest specjalnie pierwszy prototyp tego najnowszego tramwaju. Miejmy nadzieję, że jak pojawią się u nas dzieci, bo wiem, że szaleją za takimi modelami, też otrzymają każdy po takim modelu. A dzisiaj jako pierwszy otrzymujesz ten model specjalnie dla ciebie. Super, ale piękny. I to jest ten tramwaj, tak? Tak. W którym jesteśmy?
Trambuś, powoli dobiega końca nasza wycieczka. Było mi niezmiernie miło gościć Was dzisiaj w naszej zajezdni. Mam nadzieję, że spotkamy się już z dzieciaczkami za rok. Na koniec przygotowałem jeszcze taką absolutnie specjalną niespodziankę. Dwa nietypowe pojazdy, które jeden z nich przyjeżdża do nas wyłącznie okazjonalnie. Zapraszam Was wszystkich i Ciebie, Trambuś, do autobusu. Nasz zabytkowy, piękny autobus. Widzisz różnicę pomiędzy nowoczesnymi autobusami, a tym naszym zabytkowym, wspaniałym autobusem? Te mają bardzo miękkie siedzenia. Tak, mają inne siedzenia, mają inne wnętrza. Ja poproszę pana kierowcę do nas. Bardzo pana prosimy. Dzień dobry. Tak. Czy potrafi nam pan jako kierowca powiedzieć, jaka jest podstawowa różnica pomiędzy prowadzeniem starego, porządnego Jelcza i nowoczesnych Solarisów, Mercedesów? Albo elektryków. Ten autobus nie posiada map. Co prawda nieduże wspomaganie, natomiast elektryk i współczesne autobusy mają większą możliwość wspomagania i one, elektryki są napędzane, wiadomo, akumulatorami elektrycznymi, natomiast ten jest spalinowy. Tu słychać charakterystyczny warkot silnika i kierowca musi mieć power, musi mieć mocne ręce, mocne mięśnie, bo trzeba dużego wysiłku, żeby sterować takim pojazdem. Jest zupełnie inne wnętrze, inna podłoga, inne siedzenia, inne rozmieszczenie. Autobusy czerwone w Krakowie skończyły swoją pracę na linii w 1997 roku. Polecam zwrócić uwagę, jak pięknie wygląda wnętrze w momencie, kiedy wsiądziecie do tego autobusu i pojedziecie na wycieczkę naszą historyczną też trasą. Trambuś, teraz Cię czeka ekstremalne wyzwanie. Będziesz musiał, bracie, posterować dźwigiem. Wyobraź sobie, że się wykoleił tramwaj i przyjeżdża pogotowie tramwajowe, super nowoczesny dźwig, który służy do tego, żeby podnieść wywrócony pojazd, pojazd z rowu, pojazd po kolizji. I teraz będziesz musiał zdać na koniec egzamin, czy potrafisz obsługiwać takie pogotowie. Jesteś gotowy? Oczywiście, chodźmy. Zapraszam. Charakteryzuje się ten pojazd tym, że może jeździć po ulicy i może jeździć po szynach. Jeżeli byłaby taka kolizja, gdzie nie możemy dojechać ulicą, to wtedy ten pojazd opuszcza te wózki i jedzie po szynach. Najnowocześniejszy dźwig tramwajowy, jaki można spotkać w akcji. Teraz będziesz go obsługiwał. Popatrz, idzie siłownik do góry, Trambuś. Wow, super! Wow. To jest to ramię, które powoduje, że możemy ustawić go nad pojazdem. Aha. W przypadku likwidowania awarii trzeba uważać, żeby nie dotknąć sieci. Tu nie ma sieci trakcyjnej, z której korzystają tramwaje. Tak, teraz możemy obrócić. Tym się obraca, prawda? Pierwszy. Tak. Ale super sterujesz. Zabawa. To jest ekstra. Trambuś, to dlatego, że byłeś taki dzielny, grzeczny na naszej dzisiejszej trasie i że deklarujesz kierownikowi zajezdni w Podgórzu, że przyprowadzisz w przyszłym roku naszych małych przyjaciół i będziemy znowu mogli się bawić tak jak przez poprzednie
Dni Dziecka. Serdecznie zapraszam. Obiecuję, dziękuję, że przyprowadzę ich jak najwięcej. Dziękujemy. Dziękuję, przybij mi pionę. Ja też chcę, egzamin zdałeś, super. Dziękujemy panu bardzo. I dzieci, pamiętajcie o literkach. Jest ich 7, one tworzą fajne hasło. Wysyłajcie do nas informacje za pomocą właśnie Facebooka. A my was serdecznie pozdrawiamy i bardzo, bardzo za wami tęsknimy.